Dzień dobry. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać. 11:01, niemalże na styk. Zdążyłem i to jest po pierwsze, a po drugie działa wszystko, jak widzę. I się udało zalogować. Idzie w tej chwili transmisja na Facebooku i piszecie, że mnie widać i czytać. Kolejny dzień z sprawami. Prawami, jakie mamy, i też tego, z czego możemy korzystać, jak to wygląda u nas w sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzisiaj się spotykamy o inicjatywie lokalnej. Transmisja z tego wydarzenia, że tak nazwę, jest w dwóch miejscach. W jednym miejscu na platformie Click Meeting, i tam jest możliwość uczestniczenia zarówno poprzez oglądanie i słuchanie, jak i zadawanie w czacie pytań. Jednocześnie idzie transmisja i tu mam pytanie do osób, które jednocześnie mają podgląd na Facebooka. Transmisja się nie włączyła. Właśnie chciałem o to zapytać, to więc ja uruchomię. Powinna pójść, że jest napisane, transmisja trwa. Więc ja dodałem Joannę do prezenterów, żebyś mogła ewentualnie poustawiać, jeżeli by coś nie działało. Więc tutaj masz też możliwość od razu pozmieniania. Przepraszam, jeszcze chwila technologii zrobimy, żeby wszystko na pewno działało i funkcjonowało, żeby było pewność, że zarówno widać to na Facebooku, jak i tutaj. Więc jeżeli też miałbym ewentualnie prośbę. Dobra. Dzisiaj o inicjatywie lokalnej. Zaczynamy od slajdu ważnego dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o w ogóle społeczność watchdogową, czyli 1% na działania strażnicze, na to, żeby pilnować różnych rzeczy. Też zachęcam do śledzenia naszej strony sieciobywatelska.pl z dwóch powodów. Jednym to oczywiście na bieżąco piszemy o tym, co robimy, ale też w tej chwili wydaje mi się, ma się pojawić albo się już pojawia tekst Katarzyny Batko-Tołuć odnośnie tego, dlaczego jawność w tych czasach jest ważna i też w kontekście tego, że władzę trzeba kontrolować zawsze. To jest bardzo ważne. Nie może się, to prawa i wolności dalej funkcjonują. A jedną z podstawowych naszych ról jest to, żeby patrzeć każdej władzy na ręce. I też do tego zachęcam 1% dzisiaj. I przechodzimy do inicjatywy lokalnej. Też miałbym prośbę, żeby dać mi znać, czy już idzie transmisja na Facebooku, to będę wiedział, to wtedy powiem o tym zadawaniu też pytań na Facebooku ewentualnie. Jeszcze chwilę i zaczniemy. Niestety nadal nie. Dobrze, to zrobimy jeszcze inaczej. Ja zakończę transmisję trwającą, tak żeby była większa dostępność. To mam też Jan, mam po prostu, ja teraz zrobiłem zakończ transmisję, jak ona, to jak tam Click Meeting napisał, właśnie zatrzymano transmisję. Spróbuję jeszcze raz uruchomić. Więc pozostawiam to tobie. Może i tak, Joanna, jeżeli mogłabyś tam ustawić, spróbować jeszcze raz odpalić, a my przejdziemy już do inicjatywy lokalnej. Dzisiejsze spotkanie. Sekundę, bo teraz mi się tutaj poprzełączało wszystko w okienku i trochę się widzę duże, nie widzę prezentacji. Dobra, jest OK. Technologię, 5 minut, tym razem 5 minut udało nam się technologię opanować. Dzisiejsze spotkanie, nazwa tego spotkania była: dlaczego inicjatywa lokalna jest lepsza niż budżet obywatelski? To jest mój trochę pogląd i też takie myślenie moje o tym, czym jest inicjatywa lokalna, jak ją można wykorzystywać. I oczywiście można się z nią, z tak postawioną tezą zgadzać albo nie zgadzać. Natomiast postaram się pokazać, że wpadliśmy w
takie myślenie, że budżety obywatelskie są od wszystkiego i dla wszystkich i generalnie, jeżeli mamy jakiś pomysł, to budżet obywatelski. Co jest ważne, jak ja opowiadam o budżecie obywatelskim, to nie tylko w tym sensie, że mówię budżet obywatelski w dużych miastach. Dla mnie Fundusz Sołecki to też jest budżet obywatelski. Zatem pod pojęciem budżet obywatelski ja uważam, że znaczy jakby rozumiem i ten budżet obywatelski funkcjonujący w miastach, jak i budżet obywatelski w postaci Funduszu Sołeckiego. I to jest tak tytułem wstępu i też myślenia, jak to wygląda. I teraz, czym jest inicjatywa lokalna? Jeszcze o zasadach. Rzeczywiście zrobimy to tak, że prośba, żeby ja przełączę później nas, w czacie możemy sobie Państwo dyskutować, trochę inaczej zrobimy niż do tej pory było w tym tygodniu. W czasie prośba, żeby dyskutować, są też osoby, które pomogą nam to później uporządkować. Natomiast ważne jest to, że na końcu zrobimy serię pytań i przełączymy w tryb pytań, więc będzie można po prostu zadawać pytania, będziemy je wyświetlać i odpowiadać. Natomiast teraz prośba, żeby w czacie tym tutaj w Click Meetingu wpisywać różne poglądy czy dyskutować, natomiast pytania zrobimy na końcu, będzie łatwiej przeprowadzić całe to wydarzenie, bo będziemy też wyświetlać te pytania po prostu na tak, żeby były dostępne dla wszystkich. To tyle. I czym jest inicjatywa lokalna? No inicjatywa lokalna ma to nieszczęście w swojej doskonałości, ma jedno duże nieszczęście nazwę. Właśnie ta osi nie powinna nazywać inicjatywa lokalna, a tak naprawdę powinno to być napisane, że to jest czyn społeczny. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że inicjatywa lokalna, można byłoby ją porównać do czynu społecznego. I to też nie w takim kontekście, żeby negatywnej, tylko takiego myślenia o tym, że jeżeli chcesz coś zrobić, no to po prostu to zrób, a samorząd jest od tego, żeby ci pomóc. To jest kwestia jakby idea całego inicjatywy lokalnej. Czyli masz pomysł, coś chcesz, żeby było lepiej, coś inaczej funkcjonowało, albo coś się wydarzyło w twojej okolicy, no to no po prostu to zrób, co zasada, albo to zróbcie. I to jest jakby ta idea inicjatywy lokalnej. No i inicjatywę lokalną trzeba rzeczywiście rozpatrywać na tle tak naprawdę tych tak zwanych budżetów obywatelskich. Jaka jest ich różnica, albo jaka nie jest różnica. Przede wszystkim jest tak, budżet obywatelski i Fundusz Sołecki to są jakieś wydarzenia najczęściej, rokroczne wydarzenia, podczas których raz do roku możemy zgłaszać pomysły, a później głosować. I tam jest jakaś pula w budżecie miasta czy gminy, która pula pieniędzy, która idzie na te budżety obywatelskie. I to jest jednorazowe wydarzenie. Natomiast inicjatywa lokalna, jako ten mechanizm realizowania pomysłów, jest otwarty cały rok. I to jest ważne. W każdym momencie, w którym mam pomysł, mogę właśnie taką inicjatywę lokalną zgłosić. Teraz też będę mówił, czego one mogą dotyczyć, jak to się zgłasza. Ale jakby kontekst jest taki, że w budżecie obywatelskim, czyli Funduszu Sołeckim, czy w obu budżetach obywatelskich w budżetach obywatelskich, natomiast inicjatywa lokalna jest cały czas. Tutaj akurat pan Włodek napisał, że różnica jest taka, że budżetu obywatelskiego nie można podważyć, jak projekt przejdzie, to trzeba go wykonać. To ja się do tego też później odniosę, w takim sensie przypnę sobie to, żeby było dostępne, żebym to mógł zobaczyć i się do tego odnieść w kontekście, gdzie będę opowiadał o możliwości realizowania przedsięwzięć i gwarancji realizowania przedsięwzięć. Zatem mamy tak, w każdym momencie w roku można zgłosić, przyjść z pomysłem, czy w ogóle zgłosić pomysł. Czego dotyczy ten czyn społeczny, tak zwany? To po pierwsze, ja to też tekstu jest dużo, ale bardziej chcę pokazać, jak szerokie to jest to rozwiązanie, które daje nam inicjatywa lokalna. Przede wszystkim to są drogi, kanalizacja, sieci wodociągowe, budynki oraz obiekty małej architektury. Tam mogę. Jakby to jest ważne, że to jest bardzo szerokie, czyli ta infrastruktura, bym powiedział, jest przedmiotem tego tak zwanego czynu społecznego.
Kolejna grupa rzeczy to jest działalność charytatywna, podtrzymywanie tradycji narodowej, wolontariat, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, kultura, sztuka. Zatem infrastruktura, już wchodzimy w takie rzeczy, które dotyczą jakiegoś naszego otoczenia, powiedział, duchowego w taki sposób. I kolejna kategoria, edukacja, oświata, wychowanie, kultura fizyczna, zieleń, bezpieczeństwo i rewitalizacja. Zatem ta inicjatywa lokalna jest bardzo, bardzo szeroka, to jest ważne. I teraz jaka jest w ogóle idea w tym zakresie, czyli infrastruktury, trochę ducha, kultury fizycznej, jaka jest idea inicjatywy lokalnej? No, to jest, pomysł był taki, że co zrobić właśnie z grupką takich osób, które nie chcą mieć żadnego stowarzyszenia, nie chcą mieć żadnej fundacji, a tak naprawdę jest to grupa osób, mała, duża, nie ma znaczenia, która chce coś zrobić w swoim otoczeniu. Najprostsze przykłady, jakie ja podaję często, nie wiem, mamy przystanek i ten przystanek jest autobusowy, odrapany, brudny, już wielokrotnie zgłaszaliśmy, żeby coś z nim zrobić, no i mówimy w końcu, okej, to my ten przystanek wyremontujemy, pomalujemy go, wyczyścimy, pomalujemy go, natomiast pomalujemy, ale potrzebujemy do tego farby i narzędzi. I do tego jest właśnie inicjatywa lokalna, że chcemy włożyć jakąś pracę i chcemy, żeby coś się wydarzyło. I piszemy, otwieramy maila, piszę do gminy, słuchajcie, już nie może być tak, że ten przystanek jest znaczy wygląda jak wygląda, tak naprawdę można napisać. Jest nas trójka, czwórka, piątka, dziesiątka, my ten przystanek wymalujemy i to jest mail, który piszemy do gminy. Natomiast wy dajcie nam, kupcie farbę, czy tam dajcie nam farbę i potrzebujemy pędzle i rękawiczki, czy tam pędzle, resztę my załatwimy. I kropka. To jest wniosek o inicjatywę lokalną. Nie trzeba uzasadniać, pisać budżetów, nie wiem, wymyślać trwałości tego projektu, tak naprawdę pomalujemy ten przystanek, potrzebujemy od was narzędzi. Innym takim przykładem może być, nie wiem, jest szkoła w mojej okolicy i piszę do miasta, czy tam do gminy, słuchajcie, mamy instruktora, nie wiem, sztuk walki, mamy instruktorkę sztuk walki i on w naszym otoczeniu i ona będzie prowadziła darmowe zajęcia ze sztuki walki, chcemy od was tylko salę gimnastyczną. I to jest wniosek o inicjatywę lokalną. Zatem my sobie zorganizujemy kulturę fizyczną, a wy nam dajcie salę za darmo. To jest jakby, kluczowe jest właśnie to w tym całym pomyśle na inicjatywie lokalną, że jeszcze raz to powtórzę, że nie potrzebujemy żadnych osób, nie potrzebujemy żadnych formularzy, nie wiem, formularzy grantowych, innych rzeczy związanych z jakimś takim projektowym, często do czego jesteśmy przyzwyczajeni, że jak chcemy jakieś rzeczy zrealizować przy pomocy majątku publicznego, to trzeba napisać skomplikowany formularz, tam wymienić odbiorców 30, 50, a najlepiej, żeby ich było bardzo, bardzo dużo, wskaźniki, niewskaźniki, później realizacje, cele. Tutaj inicjatywa lokalna zupełnie przełamuje to myślenie. To jest po prostu, co chcesz zrobić. Znaczy, dlatego też nawet jest lepsza od budżetu obywatelskiego, że w wielu przypadkach te budżety obywatelskie się bardzo sformalizowały poza funduszem sołeckim. I jest jakby procedura odwoławcza, natomiast tu jest jakby po prostu doceniana jest inicjatywa ludzi, którzy chcą co zrobić, nie muszą znać się na tych wszystkich budżetowaniach, wymyślaniach, celach i niecelach, natomiast po prostu jest realna potrzeba. Zatem możemy to zrobić zwykłym mailem, wysyłając właśnie taki pomysł. Może to jest pytanie od Krzysztofa, tak, może zgłosić. Krzysztof, bo nie wiem, czy idzie transmisja na Facebooku, więc pytanie jest, czy można zgłosić jedna osoba? Tak, ale o tym jeszcze będę mówił. I jakby postaram się też zastosować do tego, co powiedziałem na początku, pytania na końcu. No i więc mamy taki, zgłaszamy to zupełnie w sformalizowany sposób. I teraz już przechodzimy, kto jest uprawniony właśnie do inicjatywy lokalnej? Mieszkańcy, tak naprawdę to jest mechanizm dla mieszkańców, nie dla sołectw, osiedli, organizacji pozarządowych, to jest typowo dla mieszkańców.
Ci mieszkańcy mogą złożyć ten wniosek sami, no ale tak jak powiedziałem, on nie jest kompletnie tym, jakby uciekł, żeby nie przekładać słowa wniosek na właśnie jakiś skomplikowany wniosek, to jest tak naprawdę po prostu trzeba zasygnalizować, co się chce zrobić. I to jest jakby najważniejsze w inicjatywie lokalnej i można to zrobić zarówno osobiście mailem, jak i też za pośrednictwem podmiotów czy organizacji pozarządowych. Na przykład można to złożyć. Ustawa wskazuje, że inicjatywę lokalną, czyli ten czyn społeczny, co chce zrobić w zakresie infrastruktury, kultury fizycznej, kultury, oświaty. Jak chcesz to zrobić, to wykorzystany jest mechanizm wniosku, czyli zgłaszania różnych rozwiązań uregulowanych w kodeksie postępowania administracyjnego. I wszystko, co wynika, jak mamy zgłaszać te pomysły, właśnie jest uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. I tam jest bezwzględnie powiedziane, wnioski są kompletnie odformalizowane, to sygnalizowanie swoich potrzeb nie wymaga skomplikowanych procedur, po prostu się pisze, co się chce. I co jest ważne, jeżeli zgłaszamy taki pomysł do inicjatywy lokalnej, jakiegoś takiego myślenia o inicjatywie lokalnej, to jest bardzo ważne to, że w inicjatywie lokalnej wyróżnia się dwa etapy, co jest bardzo ważne. Pierwsze to jest właśnie to zasygnalizowanie pomysłu. Ja teraz mówię o to, co ja powiem, to dotyczy tego, jak to w przepisach jest uregulowane, ale nie tak, jak życie się zrobiło z inicjatywą lokalną. Zatem piszę zwykłym mailem, bo takie mam prawo, bez żadnego podpisu kwalifikowanego, bez niczego, po prostu piszę. Chcę zrobić nasadzenia, bo widziałem, że tu taki przykład był z Krakowa. Chcę zrobić nasadzenia, ale my ogarniemy teren zielony, przepraszam za to słowo, jakby wyczyścimy teren zielony, przygotujemy go pod nasadzenia, ale potrzebujemy z gminy sadzonki. Kropka. Bo to jest ważne dla naszej społeczności, żeby ten skwer żył. I to jest kropka. Wysyłamy o takiej treści maila. I urząd, czy tam wójt, burmistrz, prezydent ma do 30 dni musi na to odpowiedzieć, bez zbędnej zwłoki do 30 dni. I ważne jest to, że może odpowiedzieć tak lub nie na tym etapie, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Musi się odnieść merytorycznie. Jeżeli powie, że to jest zły pomysł, to musi uzasadnić, dlaczego to jest zły pomysł. To jest pierwsza rzecz. Zatem tu gmina musi powiedzieć, że odpowiedzieć, czy właśnie w takim myśleniu ogólnym. Czyli zatem gmina mówi, to jest zły pomysł, ma niezwłocznie powiedzieć i uzasadnić, ważne, jak to jest zły pomysł, to gmina musi uzasadnić, dlaczego to jest zły pomysł, merytorycznie się odnieść, nie kwestia, nie bo nie mamy pieniędzy. O pieniądzach ja jeszcze zaraz powiem, bo w wielu przypadkach samorządy się boją, że muszą zagwarantować ogromne pieniądze na inicjatywę lokalną, bo co będzie, jak wszyscy o tym będą wiedzieli i będą zgłaszali swoje pomysły. To jest za chwilę o tym. Natomiast jak gmina powie tak, tak naprawdę rozpatrzy pozytywnie wniosek związany z inicjatywą lokalną, to dopiero w tym momencie, i to też na to wskazuje ustawa, siadamy do stołu i ustalamy, jak ma wyglądać rzeczywiście ten nasz pomysł. Zatem jak ja napiszę do gminy, co by, ważne, co by się wydarzyło, to jeszcze nic nie znaczy. Również nic nie znaczy, jak gmina powie, że to jest dobry pomysł. To jest bardzo, bardzo ważne. Czyli jak składam wniosek w ramach inicjatywy lokalnej, mówię właśnie o tym skweru, że na skwerze chcemy zasadzić jakieś nasadzenia. Gmina mówi, że to jest dobry pomysł. Siadamy do stołu i określamy wtedy harmonogram i kosztorys, czyli jak to będzie wyglądało, jakie są koszty tego, bo tak koszty. I w każdym momencie, czyli od momentu, kiedy gmina powie, że to jest dobry pomysł i jak siadamy do stołu, ustalamy, zawsze się możemy rozejść. Może być tak, że ustalimy, ok, to nie wyjdzie to. Ten pomysł jednak nie wyjdzie, rozchodzimy się, nikomu się nic nie dzieje. Bo ważne jest to, że realizacja inicjatywy lokalnej zaczyna się dopiero po podpisaniu umowy. Czyli sekwencja zdarzeń wygląda tak. Ktoś sygnalizuje pomysł, siada z gminą do ustalenia, jak to ma wyglądać. Rozmawiamy, zgadzamy się, że wiemy, jak to będzie wyglądać, ile to będzie kosztować i podpisujemy na końcu umowę.
I od momentu podpisania umowy dopiero jest realizowana inicjatywa lokalna. Tak wygląda, to tak powinno wyglądać. Natomiast w większości gmin w Polsce wprowadzono skomplikowany mechanizm w ogóle inicjowania, czyli sygnalizowania gminie, jak ma wyglądać inicjatywa lokalna. Stworzono najróżniejsze formularze, przykłady formularzy, bo to jest ważne, że jak składamy ten wniosek z KPA, to na poziomie lokalnym nie może być uregulowane, jak ma ten wniosek wyglądać. Znaczy wniosek stosuje się kodeks postępowania administracyjnego i nie ma żadnego prawa, żadna gmina w Polsce wprowadzić wiążącego jakiegoś formularza do zgłaszania inicjatywy lokalnej. Jest to bezprawne działanie. To jako przykład. Ale wiele gmin właśnie poszło tą drogą, że wprowadziło regulacje, które mają charakter, chyba mam nawet na slajdzie, że mają, że wprowadziło uchwałą, bo uchwała jest obowiązkowa, rady muszą podjąć uchwały o trybie i szczegółowych kryteriach oceny tych wniosków. To jest jakby ważne, że taka uchwała musi być, jak ma być oceniana, czyli tryb oceniania i kryteria oceny tych wniosków. Każda gmina w Polsce musi podjąć taką uchwałę. Ale wiele gmin po prostu wprowadziło jakiś tryb grantowy, bardzo skomplikowany system oceniania tych pomysłów mieszkańców, z różnymi procentami, jakimiś tam 5 punktów za to, 5 punktów za tamto, 5 punktów za to, 10 za tamto, co jeszcze jakby same te punkty powodują, że jak ktoś chce zgłosić pomysł do inicjatywy lokalnej i przeczyta, jakie kryteria musi spełnić, to się okazuje, że zamiast takiego założenia, jak było w ustawie, jak wymyślano inicjatywę lokalną, czyli prostego zgłaszania pomysłów, okazuje się, że wchodzimy znowu w tryb grantowy niemalże dla doświadczonych osób, które potrafią pisać cały projekt. Znaczy, to jest działanie niezgodne z prawem. Znaczy, to inicjatywa lokalna ma być prostym mechanizmem do używania. Jeżeli jest to bardzo skomplikowane, te kryteria są tak rozbudowane, to przeczy całej idei inicjatywy lokalnej. Ale w wielu gminach, bo cały paradoks polega na tym, tak moim zdaniem, że spora część osób nie do końca rozumie ten jakby kroki, poszczególne kroki związane z inicjatywą lokalną, że jak ktoś przyjdzie i zgłosi jakiś pomysł i gmina powie, okej, to jest dobry pomysł, to nie oznacza, że to będzie jeszcze realizowane, bo to jest to, co ja powiedziałem, że jak gmina mówi, okej, to jest dobry pomysł, to dopiero wtedy ustalamy harmonogram i kosztorys, a na końcu podpisujemy umowę. Zatem jakby to trzeba o tym pamiętać. Znaczy, to nie jest tak, że jak gmina powie, okej, mamy, okej, jakby o tym gminie zapominam. I gminy robią właśnie takie skomplikowane formularze, żeby już na tym etapie, jak to przejdzie, to taki skomplikowany formularz, no to już są inicjatywy zgłoszone i można coś z tym zrobić. Natomiast tak nie jest. Jeszcze raz przypominam, to jest ta kwestia, że ten mechanizm został wymyślony dla ludzi, którzy nie chcą nigdy uczestniczyć w grantach, pisać wniosków i nie wiadomo co jeszcze, jak szczegółowe robić rzeczy. Tu jest po prostu, jeszcze raz ten mechanizm powtórzę, że zgłaszamy pomysł, siadamy później do stołu, jak gmina mówi, że to jest ok, ciekawy pomysł i później po prostu ustalamy te wszystkie kryteria. Znaczy nie kryteria, tylko harmonogram i kosztorys. I jest umowa, na końcu podpisujemy umowę i jest ta inicjatywa realizowana. Zatem no jakby no świetna rzecz, w której wkładamy ten, jak mówi nie, to nie jest niezaskarżalne, bo tu pan Piotr zadał pytanie, czy co, jak powie, że nie. Jeżeli gmina mówi, że nie, ale musi uzasadnić, dlaczego nie. Merytorycznie musi jakby odnieść się do tego pomysłu. Nie w takiej kwestii, że to jest durne, niedurne, tylko chodzi o merytorykę. Oczywiście ja też mówię o idealnym świecie, bo praktyka jest, może być inna, nie wszędzie, ale może być inna. I to jest ważne, czyli jakby teraz postaram się po tych 20 minutach jeszcze raz podsumować, wracając. Inicjatywa lokalna to jest czyn społeczny, tak jakby upraszczając. Jeżeli grupa ludzi w gminie ma jakiś pomysł na to, żeby coś zrobić, czy w zakresie, tak jak mówię, infrastruktury, czy jakiejś kwestii sportu, kultury, chce zrobić wernisaż i przygotować to, ma jakiegoś artystę, który przygotuje te wszystkie rzeczy, a potrzebuje od gminy lokalu i, nie wiem, sztalu, żeby to wywiesić, czy nasadzenia, czy jakieś wyczyszczenie czegoś i mieszkańcy mówią, my chcemy to zrobić,
własną pracę, ale od gminy potrzebujemy taczki, łopaty, salę, nagłośnienie, scenę, czyli jakby tak naprawdę, ja jeszcze o tych pieniądzach, o których ja powiedziałem, że proszę zobaczyć, jak ja daję te przykłady, to one w większości przypadków nie rodzą kosztów finansowych, no bo jeżeli w Domu Kultury jest scena, a my byśmy chcieli zorganizować w naszej okolicy wydarzenie, do którego jest potrzebna scena, że będą występy, nie wiem, jakiś koncert chcemy zrobić, i piszemy do gminy, słuchajcie, no my zrobimy koncert, zorganizujemy go, postawimy, przygotujemy, mamy kogoś, kto zagra, ale potrzebujemy z Domu Kultury scenę z nagłośnieniem. I gmina wtedy musi odpisać, robimy to w ramach inicjatywy lokalnej. I gmina jakby ma wtedy czas, żeby się do 30 dni zastanowić, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Jak niedobry pomysł, to odpisuje. Dlaczego się nie jest to ciekawe rozwiązanie? Jak to jest dobry pomysł, to gmina mówi OK, i wtedy siadamy i ustalamy. Tu będę powtarzał jak mantrę, że taka jest procedura, siadamy, ustalamy, zawsze się możemy rozejść, jak się porozumiemy, to podpisujemy umowę. I wtedy jest dopiero to realizowane. I to jest ważne jakby. I co jest jeszcze w ramach inicjatywy lokalnej istotne, bo o tym nie powiedziałem, że mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej możemy zgłosić wkład pracy, czyli to, jak włożymy, też pieniądze dołożyć jako mieszkańcy, i możemy dołożyć też jakieś rzeczy, na przykład, nie wiem, mamy kogoś, kto ma koparkę, czy tam jakiś spychacz, ale i my dodamy jako wkład rzeczowy do inicjatywy lokalnej, ale od gminy potrzebujemy, żeby nawieźć tonę ziemi, czy tam 4 tony. I to po prostu, czyli jakby my możemy włożyć pracę, pieniądze, wkład rzeczowy, którą mogą być wszystkie, może być jedna rzecz, a gmina wkłada tak zwany wkład rzeczowy właśnie, daje jakieś ziemię, salę, nie wiem, łopaty różne, paliwo na przykład. Tak, tutaj jest, pan Piotr wskazuje paliwo, nie wiem, czy to idzie również na nagraniu facebookowym. Zatem jakby to pod tym względem ja uważam, że inicjatywa lokalna jest lepsza niż budżet obywatelski. No dlaczego? Dlatego, że zawsze mogę zgłosić, bo to oczywiście w budżecie obywatelskim, znaczy w ramach inicjatywy lokalnej nie zrobimy roweru miejskiego. No to jest jasne. Natomiast no, to jest kwestia, czy rower miejski, pomysł to jest do budżetu obywatelskiego, czy wniosek do ogólnego budżetu. Jakby tylko wskazuje, że naprawdę dużo pomysłów, które jest zgłaszanych do budżetów obywatelskich, może być zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej. I to jest jakby kapitalne w tym rozwiązaniu, że ja nie muszę czekać, aż mi tam ogłoszą budżet obywatelski, że ja to mogę zrobić w każdym w takim zakresie jakiegoś oceny. Dobra, to jest jakby tytułem, to jest tytułem regulacji prawnych i są pytania. I teraz tak, prośba, żeby ja przełączę w tryb pytań i teraz będziemy po kolei, ja sobie przewinę do góry czat, żeby zobaczyć po kolei, co tutaj idzie. Tutaj jest cześć. To nawet nie pytanie, ale wyświetlę pierwsza rzecz, jaka się pojawia. Sekundę, poznaczam jako pytania. Tu nawet nie sugestie, tylko pytanie, to jeszcze chwilę zajmie. Dobra. Jeszcze chwilę oznaczam. Można dyskutować. Jeszcze to chwilę. To już było oznaczone jako pytanie. Jeszcze sekundę. Dobra. Widzę. Dobra, lista pytań. Teraz, żeby. Dobra, mamy pytania po kolei.
Uchwały, to będą i sugestie, i pytania. Uchwały dotyczące inicjatywy lokalnej to podpory partycypacyjne. Przypominam, Rada Gminy ma obowiązek, każda Rada Gminy ma obowiązek przy podjęciu uchwał dotyczących trybów i kryteriów oceny tych wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Rzeczywiście w Polsce te uchwały są w dużej liczbie potworami. Znaczy to ktoś po prostu nie zrozumiał idei i wprowadził bardzo trudne reguły gry, bym tak powiedział. Ja też mam takie wrażenie, że jeżeli dobrze by się zastanowić, to większość tych uchwał albo powinna być przez nadzór wojewody uchylona, albo ewentualnie można byłoby to zaskarżyć. Rzeczywiście należałoby zrobić dwie rzeczy, jeżeli chodzi o inicjatywę lokalną w gminach. Jeżeli jest, zapytać, czy jest uchwała, jak nie ma, to ona oczywiście musi być, natomiast jeżeli jest, to należałoby ją przejrzeć, czy to nie jest jakiś duży kłopot, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Mam też prośbę do Joanny i Roxany, aby jeżeli pojawiają się kolejne pytania, to żeby je oznaczać jako pytania. Ja już nie będę wchodził na czat publiczny, będę mówił. Czyli jest kłopot, duży kłopot z uchwałami. Tutaj pan Włodek na początku wskazywał, że różnica jest taka, że budżetu obywatelskiego nie można podważać. Jak projekt przejdzie, to trzeba go wykonać. Tak, oczywiście mechanizm budżetu obywatelskiego, jeżeli już wszystko będzie ok, to jest wpisywane, jest to część budżetu gminy, natomiast no, za wykonanie budżetu gminy odpowiada organ wykonawczy. Jeżeli organ wykonawczy nie zrealizuje pomysłu z budżetu obywatelskiego, no to tak się po prostu może dziać. Natomiast jakby obie takie procedury są wiążące co do budżetu obywatelskiego, co do wpisania do budżetu, do projektu budżetu, później w budżecie, natomiast o kwestia realizacji to już jest też ważne. Kolejne pytanie, biletowanie wydarzeń. Czy jest możliwe w ramach wydarzeń z inicjatywy lokalnej? Jeżeli tak, czy mogą pieniądze biletów wpływać do fundacji lub do gminy? Nie. To ja nie. To jest kwestia, jeżeli robimy jakąś rzecz, która w ramach inicjatywy lokalnej, która jest realizowana, musi być ogólnie dostępna. Nasza petycja w sprawie inicjatywy była przedmiotem głosowania na Radzie Miejskiej. Argumentacja za odrzuceniem petycji była żałosna. Byliśmy zdumieni brakiem wiedzy radnych. Walczymy dalej. Kluczowe jest to, każda rada, każda gmina musi mieć uchwałę. To już jest kwestia, jak ona wygląda, ta uchwała, to jest zupełnie czym innym. Zgadza się, że inicjatywa lokalna, brakuje zrozumienia do tej inicjatywy lokalnej. Jest dużo mitów narosło, że ona jest skomplikowana, że tam ludzie będą wnioskować, że za dużo ludzi będzie wnioskować, natomiast no, idea jest zupełnie, zupełnie inna. Sobie przesunę. Brakuje takiej rzetelnej wiedzy, tych obalania mitów i pokazywania, czym jest inicjatywa lokalna. Kolejna jakby sugestia czy pytanie, to też starałem się odpowiedzieć, jak rozumiem, wniosek o inicjatywę lokalną może zgłosić jedna osoba? Tak, może być to jedna, dwie, trzy, cztery, nie ma znaczenia. Może to być, jeszcze raz powiem, elektronicznie, mailowo, bez podpisów elektronicznych, po prostu zwykły mail. Realizacja inicjatyw lokalnych, o których mowa, realizowana jest poprzez program Funduszu Sołeckiego oraz programy dotacyjne dla organizacji. Czy to jest właściwy przekaz dla mieszkańców i Nie. Znaczy jest to zwyczaj jakiś niezgodny z prawem. Fundusz Sołecki, inicjatywa lokalna to są dwa instrumenty, które są obok siebie. Nie można inicjatywy lokalnej w rozumieniu ustawowym, bo może te, bo jakby w takim komunikacie może się kryć coś zupełnie innego, że takie bym powiedział potoczne rozumienie inicjatywy lokalnej, że jak są mieszkańcy, którzy coś sobie tam robią, jak masz pomysł, to rób to przez Fundusz Sołecki albo programy dotacyjne. Inicjatywa lokalna to jest pojęcie z ustawy o wolontariacie i pożytku i to jest osobny mechanizm, czyli osobny, funkcjonujący osobny mechanizm obok, ktoś mi tutaj poklikał, zaraz, ja wrócę do tego pytania, okej. Okay. Realizacja inicjatyw lokalnych, o których mowa, to jeszcze raz powtarzam, to pewnie w tym przekazie może być to, że wójt myślał w ogóle o jakiejś takiej aktywności, a nie o inicjatywie lokalnej w rozumieniu ustawowym. Tu jest... Pani Karolina pisze, niesamowite w Szczecinie, to wygląda kompletnie inaczej. Inicjatywa lokalna w Szczecinie, w którym ja na co dzień mieszkam, jest potworem. Od zawsze była, troszkę się pozmieniała, natomiast uważam, że to, co zrobiono z inicjatywą lokalną w Szczecinie, jest po prostu straszne. No ale to tylko przypomnę, że od samego początku, jak pojawił się
hasło, że od wielu, wielu lat nie ma uchwały o inicjatywie lokalnej, to była napisana opinia dla miasta Szczecina odnośnie tego, jak powinna wyglądać inicjatywa lokalna, ale to się nie przyjęło. Idziemy dalej. Kolejne pytanie na później, jakie kwestie związane z ubezpieczeniem operatora tej koparki? To jest właśnie ten element, który, bo w inicjatywie lokalnej jest jeszcze to niesamowite, że ja nie jestem ekspertem od tego. Jak ja przychodzę z takim pomysłem, trochę jak pan zadaje to pytanie teraz, jak ja przychodzę z pomysłem do gminy i mówię, chciałbym, żeby jakąś rzecz zrobić, to ja nie mam pojęcia, że trzeba może coś ubezpieczyć, jak to ma wyglądać, po co to jest i tak dalej, i tak dalej. I po to jest ten element od złożenia wniosku do podpisania umowy, że te kwestie muszą być ustalone pomiędzy stronami, czyli tymi, którzy inicjują, a gminą. I wtedy ustalamy te wszystkie szczegóły, które wchodzą do umowy, bo podpisujemy na końcu umowę cywilnoprawną, w której określane są zobowiązania dwóch stron, gminy i tych wykonujących inicjatywę lokalną. I te kwestie ubezpieczenia czy jakichś kwestii formalnych, to w związku z tym, że wtedy wstępujemy na drogę dwóch podmiotów równorzędnych, bo podpisujemy umowę cywilnoprawną, to ustalamy, jak to ma wyglądać. Kto za co odpowiada, kto ubezpiecza, nie ubezpiecza. Czyli tak naprawdę, jeżeli jest obowiązek ubezpieczenia czegoś, to która ze stron może to na siebie? Albo gmina, albo ci inicjujący mogą to na siebie przyjąć. Proszę o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i to było w czacie, widziałem, że ktoś odpowiadał. Idziemy dalej. Inicjatywa lokalna jest bardzo dobrym pomysłem, niestety nie jest taka łatwa do zrealizowania w małych miejscowościach, gdzie widoczne są duże podziały. Często dochodzi do sytuacji, gdzie inicjatywa kilku obywateli nie zyskuje aprobaty włodarzy. Odpowiedź nie, bo nie. Jeszcze raz przypominam, odpowiedź nie, bo nie jest niezgodna z prawem. Po chwili ten sam pomysł wychodzi z inicjatywy burmistrza i burmistrz uważa to za swoją zasługę. Czuję się jakby rozumiem ból. Ja też po prostu się nie zgadzam jakby do szpiku kości z takimi sytuacjami, że po pierwsze jest nie, bo nie, a później jest jakby te pomysły są zawłaszczane. Natomiast tak się dzieje. No to jest już jakby trochę bym powiedział odpowiedzialność polityczna, ale to o działanie, mówię o działaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów, natomiast co do tego współdziałania ludzi między sobą, no to też nie mam na to wpływu. To rozumiem, o czym pani tutaj zasygnalizowała. Jeszcze jedno pytanie, czy jest obowiązek publikowania w BIP-ie spisu inicjatyw w danym roku? Nie ma takiego obowiązku publikowania. Może być, przypominam, że w biuletynie informacji publicznej mogą być wszystkie informacje, więc jeżeli gmina ma taki pomysł, to może, natomiast nie ma obowiązku. Później jest kolejne, jeżeli są już chyba nawiązanie do tych potworków, że uchwała mamy, ale jest straszna, tak można po pierwsze napisać do wojewody, a dwa, ewentualnie samodzielnie zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W mojej gminie nie ma uchwały o inicjatywie lokalnej. Wójt się broni przed tą formą współpracy między gminą a mieszkańcami. W tej chwili rada rozpatruje skargę na wójta, ponieważ wójt wycofał się z zapewnienia mieszkańca o przedstawienie radzie, że będzie uchwała. Moje pytanie, jeżeli nie ma uchwały, a złożą wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej, czy w ten sposób można zmusić wójta do przedstawienia radzie projektu uchwały? Tak, znaczy można zmusić, natomiast no, bardzo prostą rzecz należy zrobić. Należy napisać do organu nadzoru, czyli do wojewody nie ma uchwały, mimo obowiązku od 2000, bo ten obowiązek jest od 2011 roku. Do kryteriów jeszcze dojdziemy. To jest tak. Rzeczywiście uchwały muszą zawierać kryteria. Natomiast mi się zdarza, że ludzie pytają, jakie mają być kryteria. Ja miałem ostatnio przyjemność uczestniczyć w Myśli Bożu, tam akurat aktualnie, wydaje mi się, że tak, została podjęta uchwała o inicjatywie lokalnej. I padło też pytanie, no ale jakie kryteria są dobre, jakie są złe? Ja tego nie wiem. Kryteria oceny tych wniosków muszą być brane, wymyślane z punktu widzenia potencjału w gminie. Nie tylko potencjału po obu stronach, czyli jakie zasoby mają społeczności, potencjalnie oczywiście, bo wiadomo, że wszystkich nie zobaczymy, co gmina może dać, no bo to w jednej gminie to będzie, gmina będzie potrzebowała bardziej wkładu finansowego, w innej gminie będzie potrzeba bardziej wkładu rzeczowego, w innej jeszcze mniejsze kryteria, bo w sumie gmina wszystko ma i tylko czeka na inicjatywy. Zatem kryteria, ważne, żeby kryteria oceny tych pomysłów mieszkańców
dostosować w tej uchwale do tego, co jest w gminie, jak to wygląda. To jest bardzo ważne, właśnie, żeby nie po prostu nie zrobić czegoś takiego w wyszukiwarce w internecie, uchwała o inicjatywie lokalnej, o tam mają w takiej gminie podobnej do mojej, to na pewno są te kryteria kopiuj wklej. Znaczy, to nie o to chodzi, te kryteria mają być dostosowane do danej gminy. To jest trudne, ja to wiem, że to jest trudne przy jakby wymyśleniu, natomiast no, to jest ważne. To jakby, dlatego te uchwały o inicjatywie lokalnej, takie poprawne, one są bardzo, powinny być bardzo, bardzo krótkie, czyli że wprowadzony jest tryb oceny, też jakby, bo tam niewiele można, zawsze to musi być wójt, burmistrz, prezydent, jakby ten, który odpowiada. Jeszcze w kryteriach oceny, to zaraz opowiem, a druga ta część kryteria oceny, no to naprawdę mogą być bardzo podstawowe rzeczy, nierozbudowane, a mogą być bardziej rozbudowane. Znaczy, to jest kwestia już naprawdę danej sytuacji w gminie. I kryteria mogą być muszą być dobrane do danej sytuacji. I teraz jeszcze odpowiem jedną rzecz. W niektórych uchwałach znajduje się coś takiego, że wnioski z inicjatywy lokalnej rozpatrywane są dwa razy do roku, w jakimś dniu trzeba zgłosić. To jest wszystko niezgodne z prawem. Wniosek do inicjatywy lokalnej zawsze można zgłosić. I teraz tu się pojawia. To było tak, czyli termin ogólny z KPA, ten rozpatrywanie, a nie z przepisów ustawy o wolontariacie i pożytku. Czy może być tak, że pierwszy etap, czyli to składam wniosek, gmina mówi, jest OK, później się spotykamy, rozmawiamy? Tak. Jeżeli jest taka sytuacja, że rozmawiamy, i czyli po tym, jak składamy wniosek, gmina mówi OK, później rozmawiamy, w każdym momencie można się rozejść. Nic nie ma. Generalnie jakby jak w cywilizowanych warunkach, no po prostu nie doszliśmy do ostatecznego porozumienia, czy nie podpiszemy umowy. Nie rodzi to żadnych skutków ani po jednej, ani po drugiej stronie. No jakby to jest ten element, że znaczy, ja wiem, jakie mogą rodzić to obawy, no ale to mi zawsze mogą w rozmowach powiedzieć, że nie zrobię. Natomiast jakby ten mechanizm jest właśnie pod tym względem fajny, że ja nie muszę znać tych szczegółów. Ja chcę coś zrobić, to właśnie to ubezpieczenie, jak to ma wyglądać, co tam, to właśnie ja z drugiej strony mam osoby, które na co dzień się tym zajmują w administracji, żeby im podpowiedzieć, jak to dobrze zrobić, co powinno być uregulowane. Gdzie powinny znajdować się te zasady oceny? Czy to powinno być, no, uchwała powinna być wyznaczająca te kryteria, powinna być w BIP-ie, no i tutaj jakby to jest kwestia w BIP-ie. Teraz tak, idę dalej. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli nie naprawimy, a gmina daje materiały? To jest uregulowane w umowie. Znaczy, to jest ten ważna rzecz, że jeżeli podpiszemy na końcu umowę, to umowa jest to umowa cywilnoprawna i jedna i druga strona może dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania tej umowy. To też się te kwestie, klauzule w umowie, co się stanie, jak nie zostanie wykonane, warto zawrzeć. Znaczy, z punktu widzenia inicjatywy lokalnej najbardziej sformalizowaną rzeczą jest podpisanie dobrej umowy. Czyli jakby tę odpowiedzialność, zobowiązania. I to jakby odpowiedź na to pytanie, które pan Piotr Kamil napisał, no to jest, to będzie wynikało z umowy. Każda umowa może być inna. Znaczy, to też jest ważne. Dla każdej inicjatywy lokalnej ta umowa, którą podpisujemy na końcu, może mieć inne, bym powiedział, rozwiązania, na przykład odnośnie przykładów. Czego nie może dotyczyć? Nie wiem. Jakoś nie. No jakby te kategorie są tak pojemne, że no pewno byśmy coś znaleźli, ale to nie chciałbym teraz strzelać. Budżet obywatelski został zdominowany przez władzę wykonawczą, która sama kieruje, gdzie chce. Dlaczego inicjatywa jest lepsza? Ponieważ łączy społeczność i lepiej gospodaruje środkami publicznymi. Jakie najczęściej występują nieprawidłowości przy głosowaniu nad projektami z budżetu obywatelskiego? Pan Tomasz z ikenty.pl. To na tą drugą część nie będę odpowiadał, bo nie wiem, może uda nam się zrobić jeszcze, no zobaczcie, no, tak, podejrzewam, że uda nam się, ale nie wiem, kto będzie prowadził w budżecie obywatelskim w ogóle o tych właśnie mankamentach. Ale tu jest poruszone w tym pytaniu i tezie też poruszone jest ważne zagadnienie. Dlaczego inicjatywa lokalna, bo ja o tym nie powiedziałem, jest lepsza niż budżet, bo łączy społeczność. Tu jest ważny element. Częścią inicjatywy lokalnej jako czynu społecznego jest praca. Znaczy, jak ludzie się spotykają, to zaczynają dyskutować. Znaczy, to jest bardzo ważne. Znaczy, w ogóle taka też idea kiedyś była, początkowa idea budżetów obywatelskich, że to nie jest kwestia podziału pieniędzy, a kwestia spotkania ludzi. No, tam, te nasze budżety obywatelskie w Polsce to jest, kto jest lepszy, to przegłosuje. Natomiast idea inicjatywy lokalnej jest właśnie fajna pod tym względem, że ona łączy, że trzeba przyjść i popracować, albo coś wymyśleć i zorganizować. Znaczy, to jest bardzo fajne, ważne.
Przykład wniosku w naszej gminie nie ma informacji, że to sugeruje, że to jedyny właściwy. A, rozumiem, czyli jest przykładowy formularz w gminie Lesz, no nie wiem, czy wiejskiej, czy miejskiej, chyba tam są chyba dwie. Natomiast to jest tak, że gminy wiedzą, że nie mogą za bardzo tych wniosków, takich formularzy się zobowiązywać do ich wypełniania, więc sugerują w jakiś sposób, że gdzieś wisi na stronie taki właśnie formularz wniosku do inicjatywy lokalnej, jak ktoś nie wie, to go zacznie wypełniać. To jest właśnie, to jakby, to się zdarza. To się w wielu gminach, że tam, a taki mamy, to ułatwi mieszkańcom, jakby to tłumaczenie jest, a to ułatwi mieszkańcom funkcjonowanie. Funkcjonowanie, dobra. Aha, jest już umowa. Kto z imienia i nazwiska ją podpisuje? Czy umowa może być zerwana? A na jakim etapie? Podpisuje to, ta osoba, czy może być to osoba, która to zgłosiła ten pomysł. No ona podpisuje, z drugiej strony podpisuje to wójt, burmistrz, prezydent. Czy umowa może być zerwana? No może być rozwiązana, bo też takie klauzule w umowie można zapisać, że o rozwiązaniu umowy. Dobra. O Boże. Nie mówię, że, przepraszam, to słowo. Tekstu, musiałbym się z nim, czy kryteria są właściwe? Liczba uczestników inicjatywy lokalnej, stan przygotowania i realizacji zadania, wkład własny. Znaczy wkład własny, od razu powiem, wkład własny na poziom grupy inicjatywnej na poziomie niższym niż 30%, no kompletnie nieadekwatny i też mam wątpliwości co do jego zasadności prawnej. Dla zadań, dobrze. A, bo to chodzi o drogi, żeby był. Liczba osób, którym służyć będzie zadanie w ramach inicjatywy lokalnej. To ten punkt piąty, czyli ile osób z tego skorzysta, to inicjatywa lokalna nie jest, no bo ile osób skorzysta na przykład, jak zrobimy przystanek? No jakby to jest trochę taka przestrzelona, bym powiedział, kryterium oceny, no bo nie wiem, nie wszyscy z tego przystanku, nie wszyscy jeżdżą komunikacją publiczną, czy komunikacją powiedzmy. No to jest kwestia, to jest dobrze czy źle, że skorzysta z tego 5 osób, a w końcu nie będzie im kapało na głowę i będą w schludnych warunkach czekania. To jest taka rzecz trudna. Natomiast też nie poważę się tak jakby mówić tak, nie, bo to nie jest też moja rola. Jakby trzeba byłoby się zastanowić pod względem, po pierwsze, zadać sobie pytanie, czy one są możliwe pod względem prawnym, ale to też nie takie miejsce, żeby poszczególne uchwały państwa teraz oceniać. Natomiast jeżeli byłaby taka potrzeba, to zapraszam na porady.sieciobywatelska.pl i wtedy pomożemy. Zgłosiliśmy skargę do Rady Miejskiej na projekt, który został dopuszczony. Jest to o budżecie obywatelskiej. Teraz to Tomasz, prośba, żeby przenieść to pan Tomasz i kenty.pl, żeby to, to jest pytanie o budżet obywatelski, więc też prośba, żeby to tam włożyć. Tu jest takie pytanie. W rozumieniu, że ten zapis jest niezgodny z prawem, że rozumiem, że w przypadku, gdy wniosek złożony dotyczy obszarów tematycznych, no jak nie dotyczy, to gmina musi tak odpisać bez zbędnej zwłoki do 30 dni, wskazując, że nie może być zrealizowana inicjatywa lokalna, bo nie dotyczy obszarów tematycznych, znaczy nie w zakresu, do którego jest przewidziana. Nie ma drugie, lub gdy jest złożony na nieodpowiedni sposób, na nieodpowiednim formularzu. Nie ma formularzu wniosku o inicjatywę lokalną. A niekompletny, no nie wiem, co ma być niekompletność wniosku, więc tutaj jakby to jest, no nie tędy droga. W Koninie kryteria są złożone, rozłożone na 5 części. Na przykład, aby zrealizować remont drogi, najwyżej punktowany jest wkład własny finansowy, co właściwie z marszu dyskwalifikuje wszelkie remonty dróg. Poza tym brak puli na IL powoduje, że nie mamy pieniędzy, staje się kwestią czasu. No tak, tylko że ja jakoś mam duże, no nie kwestionuję racjonalności ustawodawcy, który wpisał, że inicjatywę lokalną można zrobić do kanalizacji dróg, wodociągów, natomiast no, uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Akurat realizowanie w ramach inicjatyw lokalnych dróg, ja rozumiem, że to głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy przynieśli pieniądze, to im zrobimy kanalizację. No ale to no, paradoks polega na tym, że to wypacza całą ideę. A teraz tak, ale odpowiedzialność, jeśli się komuś coś stanie na remontowanej przez nas, pan Piotr Kamil. Ciekawe, czy to jest ten pan Piotr Kamil, którego znam. Odpowiedzialność, jeśli komuś się coś stanie na remont przez nas przystanku. Ale to jest podczas remontu, czy później? No to jest już kwestia, przypominam, że to jest dalej majątek gminy. To nie jest tak, że
Jeżeli ten przystanek będzie, to ja w związku z tym, że tam go pomalowałem, to za niego odpowiadam. Tylko to jest majątek gminy, za który majątek odpowiada gmina. Czy mieszkańcy Lajycy, biorąc na siebie zobowiązanie wykonania inicjatywy lokalnej, czyli jak rozumiem, pytanie dotyczy, przygotowano dla nas taki projekt umowy i po prostu w związku z tym, że tam działa cały aparat administracyjno-prawny, to nam dadzą taką odpowiedzialność, że jak się nie wywiążemy, to będzie tragedia? Jest takie zagrożenie. Jak działać na te nieprawidłowości? Uchwała, czyli kryteria, wnioski. Jak to? No generalnie można byłoby zacząć. Widziałem, że Janna wrzuciła tam Państwu poradnik prawa sądu używania. Można zacząć od wniosku z KPA, właśnie, żeby zasugerować gminie zmianę tych przepisów w kontekście, żeby one lepiej funkcjonowały. Jeżeli nie, no to starać się to robić. I teraz jest ostatnie pytanie znowu o pieniądze. Ja mam cały czas kłopot z tym odpowiedzią na pieniądze. Jakie maksymalnie, no nie ma widełek ustawowych. Ile gmina ma zapewnić tych środków materiałowych, bym tak powiedział, czy finansowych na to, żeby inicjatywa lokalna była? No się, oczywiście gminy sobie jakoś to prognozują, natomiast jak pójdzie przekaz do mieszkańców, bo to jest bardzo ważne w inicjatywie lokalnej, jak pójdzie do mieszkańców przekaz, słuchajcie, mamy kolejny mechanizm finansowy, bo jest to w wielu miastach, tak, i gminach, w którym mamy 100 tysięcy na wasze pomysły. No to wiadomo, że ludzie będą pisali o pieniądze. Znaczy, bo gmina i tak nie może tych pieniędzy przekazać, ale żeby gmina wam kupowała usługi. Bo to jest kwestia komunikowania, bo gminy zapominają, też gminy dlaczego się bronią przed inicjatywą lokalną, właśnie bo wszyscy myślą o kasie. Przepraszam za to słowo, no ale takie jest myślenie. Kasa, 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 kasa. Wiem, że ona jest ważna. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że dużo pomysłów w ramach inicjatywy lokalnej można zrealizować, nie generując jakichś nie wiadomo kosztów finansowych. Odkładam teraz drogi, wodociągi i kanalizacje. Ale właśnie różne pomysły mieszkańców, które nie wymagają, które można wykonać na istniejącym majątku gminy. Nie zaczynajmy o inicjatywie lokalnej o kasie myśleć, no bo to spowoduje właśnie to, że będziemy myśleć, a ile powinno być, jak to powinno być. Zobaczmy, jaki potencjał gmina. Jak powiemy, jak gmina by zaczęła komunikować, jak macie pomysły, to mamy dla was dostępne sale gimnastyczne, świetlice, piłki, scenę koncertową, miejsce na spotkania, łopaty, siekiery, przyjedziemy wam na koparka pojeździć. No w taki sposób komunikować do inicjatywy lokalnej, a nie to, że mamy w budżecie 100 tysięcy i teraz zgłaszajcie swoje pomysły. No to jest kompletne odwrócenie tego myślenia o tym wszystkim. No to jest ważne w tym myśleniu. I teraz tak, ja przechodzę na czat publiczny, bo mam w trybie zadawania, nie widzę, co tam się dzieje, widzę, że jest 20 tych. Wyłączę tryb zadawania pytań, żeby przeszło mi to. Aha, zamykam. I teraz. Okej, chyba wszystko. Jeżeli mógłbym prosić o pomoc, czy. Dobra. Okej, już chyba wszystkie pytania, więc. Jest mój ukochany slajd. Okej. No dobrze, to tak znowu do godziny w pigułce inicjatywa lokalna. A, pytanie, które ja postawiłem. No ja uważam, że tak. Ja jestem ogólnie, nie jestem jakimś dużym zwolennikiem budżetów obywatelskich w formie, jaka została w Polsce przeprowadzona. Ona zabija aktywność, ja to nazywam igrzyska śmierci, przepraszam znowu, no bo po pierwsze ludzie się biją, kto jest sprytniejszy w mediach społecznościowych, to wygrywa głosowania najczęściej. Zabija się też takiego ducha współpracy, o których pisał pan Tomasz z Ikenty.pl, tutaj w pytaniach czy tam sugestiach. Dla mnie inicjatywa lokalna, w związku z tym, że można ją zawsze zgłaszać, ma charakter włączający pracę, to ja jestem za tym, żeby z niej korzystać, w ogóle o niej myśleć. I teraz sekundę, bo muszę się obudzić. Gdzieś tam jakieś ruchy są za plecami. Wróciła, jest powrót ze spaceru godzinnego, obowiązkowego w czasie webinarium. No dobrze, to tyle. Tak, to ten pan Piotr Kamil od trudnych pytań. Dobra, ja bardzo dziękuję. No z tej perspektywy, dlaczego jest lepsza? Zawsze można zgłaszać, jest odformalizowana, nie ma tego zbierania głosów, kto lepszy, to wygrywa. Tu jest kwestia tego, że wkład pracy mamy współpracować i wymyślać. Ja bardzo wam dziękuję i trochę z tym przekornym, dlaczego inicjatywa lokalna jest lepsza niż budżet obywatelski państwa i was zostawiam.
I na tyle koniec. Wielkie dzięki wszystkim za to, co się działo. Dziękujemy za udział i 1% na sieci. Do poniedziałku.